His name is Go. If he's alive, he nazywa się Go. His name is Go. Go find him. I can see the entrance to Altus Lavoir. Serio? Gdzie? Gdzie? No. Come on. Bo myślałem, że jestem wystarczająco daleko i po prostu poczekam, aż skończy się jego kombinacja. To nic. No tylko gorzej, że będę musiał się aż tam przejść, ale... Najwyżej szybko potem pozbędę się zagrożeń. Jeden użył niebieskiego, drugi użył fioletowego. No niedobrze, no. Szlak jeszcze ty? Teraz sam nie wiem, co pokonać pierwsze. No pewnie. No wstawaj, masz dobry moment, żeby się, no, wyleczyć. Do przodu, nie do tyłu, do przodu. Goddammit. To było bardzo kiepskie z mojej strony. Bardzo kiepskie. Mogę to otworzyć? Locked. Aha, kulka. Dobra, kumam. Popychanie kulek nie jest najwygodniejsze w tej grze. Dobra, muszę znaleźć drugą kulę. No, dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Ta kula się dziwnie zachowuje, bo próbuje się przykleić do tej postaci, ale nie umie. O, no, prawie, jeszcze trochę. Dobra, nie, lewo, prawo, do... Halo! Dobra. O, nice. Bo... Behemoth Green. Świetnie. Tu był zapis przez cały czas. Nie. Dobra, mam dużo punktów. Chociaż to sobie zrobię. Nie chcę się zakradać. Ja chcę właśnie jak najwięcej expa z bitew otwartych. Dobra. Ta Eve jako postać, która jest stworzona na obraz, w sensie na obraz, jako że jest mocno zaugmentowana, czyli generalnie jest bardzo androidowa, to mogłaby się poruszać trochę. Mogliby wymyślić sobie jakiś fajniejszy sposób poruszania się niż takie zwykłe bieganie. Ale to jest taka, nie wiem, głupia sugestia, powiedziałbym. O, niczym specjalnie nie poparta. Tylko jakby stworzyli świat trochę jak Forspoken, to by była fajna opcja. Dobra, tylko zabiłem je po coś? A, tu jest człowiek. Okej. Okay.
Taka typowa komuna trochę, co? Musisz się przyczyniać do tego, żeby ona się rozwijała. Nie, bo zrobię ci krzywdę, no. Bez cukru, bez kompromisów, bez zmartwień. Powinienem sobie poczytać nazwy tych puszek, wcześniej tego nie czytałem. Znaczy, nazwy, opisy. Genialne. Dobra, nie będę się zastanawiał aż tak nad tymi... nad tą skrzynią. No bo ona tam jest i denerwuje mnie to, że ona tam jest. Naprawdę, dobra. Idziemy, ale idziemy dalej, nieważne. Ja nie wiem, jak łatwą grę musieli mieć ludzie, którzy w demie spędzili tonę godzin, żeby sobie nabić jakieś dodatkowe punkty zdolności i hajs, naprawdę. Ta gra moim zdaniem i tak jest stanowczo za prosta. O, zapomniałem gdzie będę! Zapomniałem! No, skacz. Nie mogę teraz podejść. Nice. Dobra, jesteśmy znowu tu. Tu jest... misja. Dobra, możemy tu przejść. Ten fragment mapy sobie zostawię jeszcze na później w takim razie. Nie dam ci wyprowadzić tego ataku snajperskiego, bo mnie wkurzasz nim. Serio? To wszystko? Wystarczyło wziąć głęboki wdech. Jak jest za dużo wrogów, to zaczynam bardzo panikować i wciskam przyciski tak, żeby jak najszybciej zabić jak największą ich ilość, a potem jak zostaje jeden i się uspokajam, to paradoksalnie ginę prawie, nie? Głupie, wiem. No ale tak jest. Czekaj. Okej, dobra. Czy zawsze w grach jest ten problem? Znaczy problem. Są dwie opcje. Albo strzałka na mapie pokazuje ci, w którą stronę jest zwrócona twoja postać, albo w którą stronę jest zwrócona kamera. Tutaj wskazuje, w którą stronę jest zwrócona kamera. Do tej pory się jeszcze nad tym nie zastanowiłem. Serio? No gościu! Chcę mnie zabić. Nie anulujesz mi animacji? To się cieszę, bo nie mam... Nie miałbym już więcej healii. Nie wiem, czy powinienem się tu ładować. Oczyszczalnia. Uważam, że nie powinienem się tu ładować, bo nie wiem, co mnie tu czeka. Tu what? Przepraszam? No tak, to jest azjatycka gra przecież. 100%, że będzie tu łowienie ryb. Czemu ja na to nie wpadłem? Rozumiem, że tutaj muszę to wprowadzić, tak? Nie wiem, co mi to dało, ale na to wychodzi. Serio? Każecie mi przesuwać ten wózek o 10 metrów bez żadnych przeciwników i przeszkód? Ani zagadek logicznych, to po prostu przesuwam sobie dla przesuwania? Już mógłbym po prostu podejść i przesunąć jakąś wajchę, no naprawdę. Daj mnie to, cokolwiek to jest.
Co znaczy locked? No. Aha, cafe latte. Chociaż przyznam szczerze, jestem bardziej americano espresso guy. W zależności od tego, co mi w danym momencie potrzebne. Bo ja ogólnie lubię kawę w dużej ilości. Najchętniej dopiję przelew w ogóle. Ale jako, że piję dużo kawy, no to nie mógłbym sobie robić, nie wiem, 30 espresso dziennie. Więc no jednak rozrabiam to z wodą i piję sobie przeważnie americano albo... Albo właśnie kawę przelewową. Która czasem jest po prostu za mocna, więc decyduję się na americano, żeby móc więcej wypić. Taki kompromis, nie? Cieszę się, że Eve jest robotem i nie muszę się zastanawiać, czy kiedyś znajdę jakiś zestaw do nurkowania, który mi pozwoli dłużej wytrzymać pod wodą. Tam jest skrzynia. Warto było? Serio? Naprawdę? Nie. Dobra, czyli na dnie tego miejsca jest skrzynia, do której trzeba mieć kod, którego obecnie nie posiadam. Więc kazali mi tutaj nurkować i szukać tej skrzyni, mimo tego, że... No dobra, no. Rozumiem, z czego to wynika. Wynika to z tego po prostu, że przyszedłem tutaj za wcześnie, jak wszędzie. Nie oszukujmy się. Przyszedłem tutaj stanowczo za wcześnie po prostu. Dziewczynki, co wy tam zrzucacie? Tu jest w dół. To żółte sugeruje... Bądź wspinaczkę? Keep following the path and you'll see Altus Labor. Przydałbyś jakiś punkt zapisu, bo na razie muszę bardzo uważać, żeby nie tracić HP. No bo jest cienko. Wow, ciebie jeszcze nie znam. Czy ty tylko strzelasz? Dobrze, że mam podwójny unik. Na razie nie mogę cię poznawać, bo nie mam na to zapasów, szczerze mówiąc. Otwórz. Siemano! Co na Earth are you doing here? Ah, it was you, Angel. Phew. I'm here on the Prophet's orders to inspect the plant and other facilities. I was about to head back, but I saw all these monsters. A to wcześniej ich tu nie było? Jak długo tutaj jesteś? You already saved my life, but can I ask you a favor? No dawaj. Did you see a sentinel on your way here? No. You're the only person I saw. The thing is, a sentinel accompanied me here as a bodyguard. He shoved me in here to protect me from a Nativa before running off to fight it. I can't just leave without him. Wait here. I'll look around. Thank you so much, Angel. His name is Go. If he's alive, he should be around somewhere. Go. His name is Go. Go find him. To są za słabe żarty, żeby je opowiadać. Dajcie mi sekundę. No przecież dopiero tam byłem. Nie. A ja nie mam... Dobra, on jest więziony, ale tam nie ma przeciwników przecież. O, może mi dasz ten... Kod do skrytki. Nie dałeś mi. Must have lost his footing while fighting off the Nativa. May your memories live on forever.
No w sumie, w tym świecie potraficie je zapisywać, nie? W tym banku pamięci, więc... Spoko. Pytanie, czy ten główny, on się prorok nazywa, tak? Jest połączony ze wszystkimi, tak żeby móc właśnie zapisać dane kogoś, kto akurat był na pustkowiach. Czy trzeba faktycznie zabierać te karty pamięci? Bo w większości je zabieramy, to pamiętam. No trudne to nie było. Dość prosta misja, przyznam. No ale może bym się pomęczył, gdyby wcześniej tego nie wyczyścił. Angel, nie wiem. Nie wiem. Any luck finding the sentinel? He died in battle. I see. So he died for me. We both knew this was a dangerous mission, but may his memories live on. Forever. And may the force be with you. At least I completed the prophet's mission. That's a relief. Angel, feel free to use tak, the elevator. Gwiezdne wojny i Igrzyska Śmierci. Okay. Then I'll get ready to head back. I will bring back the memory stick of the friend who died helping me. Good luck. Nice. Dobra. To zrobiliśmy. Teraz tak, mamy tu kilka opcji. Naszą główną misją jest pójście prosto tu. Ale... Zgodnie z tym, co zawsze do tej pory robiliśmy, skręcimy sobie i zobaczymy, no właśnie, bym przegapił zapis, którego tak bardzo potrzebowałem swoją drogą. O, i skilla mogę sobie dodać. Zobaczymy, co sobie dodam. To są umiejętności bety. Rozsiądźmy się wygodnie. Dobrze, że wcześniej tego nie zrobiłem, bo musiałbym walczyć z Nightiba, wchodząc z powrotem na górę. O, teraz mogę zobaczyć, co ty właściwie robisz. Nie w tą stronę. Dawaj jeszcze raz. Okej. Okej. Wcisnąłem blok. Dawaj jeszcze raz. No kiepsko mi idzie z tym typem, naprawdę kiepsko. To nic. W sensie mógłbym wczytać, zabić go szybciej, ale... O, chwila. Fajna skrzyneczka. Ładnie te rzeczy świecą. Naprawdę ta gierka jest... sokolego oka. Naprawdę ta gierka jest ładna. Superowo skrojona pod PlayStation 5. Studio odwaliło kawał dobrej roboty i mogą być spokojnie takim azjatyckim Naughty Dog, jeśli by chcieli. Nie wiem, czy będą chcieli produkować więcej gier ekskluzywnych dla PlayStation, ale uważam, że są do tego zdolni i mając już teraz doświadczenie z tą grą w walce? No weź, nie denerwuj mnie nawet. Czerwony, dobra. Coś masz? Ziemia, teraz na ziemi jest zima. Gdy zima się skończy, nadejdzie szok. Serio? Tylko tyle? Kodu potrzebuję jakiegokolwiek, no tyle mi kodu brakuje. Unik, spryciarz. Spryciarz. Dobra, gin. Nie denerwuj mnie po prostu. Nie lubię walczyć z tymi pająkami, bo one mają bardzo wąski zestaw ataków. Za to potrafią mnie wybić z moich animacji. Więc nie dość, że są nudne, to jeszcze potrafią mnie faktycznie zabić.
Jeśli mogę kogoś zabić w taki sposób, to lepiej to zrobić. W sensie zabić go, nie tracąc przy tym HP. O! To te perfekcyjne uniki to robię zupełnie przypadkiem, serio. Coś tam już zapamiętałem. Z przyjemnością przyjmę kolejną pigułę. Requiesca in pace. Tak było? Ezio Auditore da Firenze. Dobra, czy ja mogę coś ulepszyć? Nie mogę w tym pulpicie ulepszać drona, czy mogę? A mogę, super. Chcę więcej skanera. Co tu jeszcze jest? Szczerze mówiąc, to ja nigdy takich rzeczy nie umiem wykorzystywać dobrze. Skinki, dobra. Wszystko mam. Serio? Gdzie? Gdzie? Przynajmniej mnie nie zatrzymaliście, nie włączyliście cutscenki. Halt, outsider. Można bardziej rozebrać postać tak, żeby nie dostać bana na w niektórych krajach. From Oracle to protect the ruins. Do you know this is a restricted area? Serio? Przepraszam, to już sobie idę. Even so, I can't let anyone in who isn't qualified. Jak się zakwalifikować? Właśnie. If you manage to defeat me, I'll let you pass. Z tobą? To dobrze. Myślałem, że będę musiał walczyć z Nightiba, których na mnie naślesz. No dawaj. Czekaj, bo ja nie mam HP. To sobie schilnę się, dobra? O, no właśnie. Chcę zobaczyć, jakie masz ataki. Dawaj, odnowiłaś sobie. Rozumiem, że muszę przeblokować wszystkie jej ataki, żeby w ogóle móc jej zrobić odwet. Okej. Tak, bo ona ma ich równo 6. Bałem się, że potencjalnie dostanę obrażenia. Dobra. Dobra. Bo już znam temat. Jeszcze raz. Chodź. Ale ja chcę ją przyblokować. Dawaj. Dawaj.
Dobra, bo inaczej bym przegrał. Kurde, prawie się udało, no. God damn it. Czuję swoją porażkę w tej walce, szczerze. Very good. I underestimated your ability to fight on equal footing with the Alpha Natiba. No przecież jednego pokonałem, nie? To był sparring? Prawie mnie zabiłaś. Yes. Altes Lavoir has been contaminated by Natibas for a long time. Właściwie po co ja tam wchodzę? A, bo chciałbym kolejny Alpha Core, tak? However, with you, I have hope. Ty, tylko że ja mam zero wszystkiego i mało pasków życia. Czy jest tu jakiś zapis? No zaraz, w sensie, bo ja nie przeżyję tego. To nie jest dobry pomysł. Otwórzmy sobie tę furtkę i tam zaraz jest zapis chyba, nie? Nie? No dobra. No dobra, to lecimy, no. Na zero życia, mam nadzieję, że zaraz za wejściem będzie stacja zapisowa. No bo inaczej to będzie cinko. Ja to jest taki shot na zasadzie upewnij się, że to jest ten strój, który chcesz mieć założony.